Witajcie moi kochani, w tym vlogu jest on halloweenowy i zobaczycie co robię w Halloween, więc oglądajcie koniecznie do końca. No właśnie, teraz jesteśmy z mamą na zakupach forum i zastanawiam się, który kolor szczotki wziąłam. Ja właśnie wyszłam z forum i wybrałam tą szczotkę w kolorze perłowy róż i ona ma takie przysliczne skrzydełka. Kupiłam sobie też takie cieplutkie, przysliczne kapcie z takimi skrzydełkami w różowo-pudrowo-miedzianym kolorze. I mają takie skrzydełka i tak się prezentują. No właśnie, jesteśmy w Pizza Hut i będziemy składać zamówienia. Teraz idziemy sobie nałożyć bar sałatkowy. Zobaczcie, jaką mamy fit sałatkę. Tak się prezentuje nasza pizza. Jest to pizza Corona. I tak ona wygląda. Jest środa po południu i ja właśnie wracam z rodzicami do domu. No wróciłam do domu i teraz biorę różne ozdobne dynie. Ja mam tutaj taką jedną przykładową i robię jakieś dekoracje w pokoju. Już w ciemniu postanowiłam tą taką największą dynię postawić na dworze przed domem, ponieważ nie mam innych dyni. W tym roku nie było czasu. Trochę ciemno, więc co widać, ale takie dwie dynie tutaj postawiłam. I w pokoju jeszcze sobie postawiłam takie ozdobne dynie przy telewizorze na szafce i tak to się prezentuje. Przy biurku oraz sobie zrobiłam taki strojk jakby halloweenowy z dyniami. I przy łóżku też mam taki jakby strojk. Okej, ja właśnie już jestem w pokoju. Skończyłam ozdabiać pokój, jak widzieliście przed chwilą. I zabieram się za jakiś makijaż. Nie chodzę na Halloween, ale idę do kina na Hotel Transylwania 3, co wam też pokażę w skrócie. I postanowiłam, że skoro jest Halloween, to mogę sobie zrobić taki delikatny makijaż halloweenowy, jakieś mocniejsze oko i może jakieś szwy, więc zabieram się do roboty. I do zrobienia makijażu użyję takiej paletki z Lovely. Użyję również tuszu do rzęs też z Lovely, eyelinera z Miss Party oraz róży do policzków, to tak bardziej na co dzień go używam, ale też go użyję też z Lovely. Prezentuję mój halloweenowy makijaż. Już wam trochę skróciłam ten film. Na początku wam pokazałam, jak robię, żeby nie trwał on długo. Jest to taka w sumie postać, nie wiem jak to nazwać, która ma jakieś szwy, tutaj jakieś ozdoby i tak się to prezentuje. Pokazałam wam, jak robię część, resztę zrobiłam już nie nagrywając i tak się prezentuje. Przy oczach jest takie ciemne. Trochę tutaj bez lampy wam pokażę, tak się tu prezentuje. Przy jednym oku jest takie malutkie serduszko, mam pełno różnych szwów. Tu jest jeden tutaj przy ustach oraz tu i na czole. I tutaj jeszcze takie łezka jakby i kropka taka dla ozdoby, dla dodatku. I jeszcze sobie tutaj zrobiłam takie trochę bardziej czerwone, żeby to wyglądało jako takie miejsca zaczerwienione. Ale tu robiłam inną kredką, dlatego już to się zaczęło rozmazywać, więc tutaj już nie jest takie czerwone jak tutaj. No i od razu mówię, nie będę straszyć na Halloween. Idę do kina, ale postanowiłam, że skoro jest Halloween, to sobie zrobię makijaż, więc żeby było tak śmiesznie wręcz, będę jako jedyna pewnie na tej sali w jakimś halloweenowym makijażu, więc zabieram was teraz do kina. Idziemy do kina z tatą.
że Newt Scamander zmierza do Paryża. Na pański rozkaz. Co pan ma na swoją obronę, Dumbledore? Miękkie kokoszki lubią Rekleisa. Wyobraź sobie miast. Rok 1897. I kochani, byłam na filmie Hotel Transylwania 3 i dostałam taką postać. Jest to takie coś i zaraz to odpakujemy. I jest to ten taki zielony ludek z tego filmu, ten taki galaretowaty, który się łatwo rozpada. Teraz będzie trochę szeleszczenia, ale za to was przepraszam, bo to jest folia. Okej. W środku znajduje się jakaś taka zielona ręka. Mi to przypomina taką łyżeczkę trochę. Nie wiem, tak się to prezentuje. Znajduje się też ten taki ludzik zielony. On tak wygląda. I mi się wydaje, że to jest kubek i łyżeczka do jedzenia, więc jak się go postawi, czekajcie, ja wam to teraz pokażę. Jak się go postawi, to on stoi. I taki zestaw. I zobaczmy, co jeszcze tam jest. O, tu będzie stał z boku. Coś tutaj jeszcze mam. Tu nic nie ma. Tu jest folia. Jeszcze takie coś. I wyjmiemy to. A, i tu mam taką naklejkę z nim i jak on jest w okularach i on tak wygląda w filmie. Oraz tu mam jeszcze jakieś takie wakacyjne naklejki, jakieś takie kwiatki, taki naszyjnik kwiatkowy, piękny kwiat, klapek i okulary słoneczne. I możecie pisać, jeżeli byliście na tym filmie i wiecie, czemu tu są akurat jakieś takie letnie, wakacyjne motywy na tych naklejkach, to możecie mi napisać w komentarzu. A kto nie był, to jak obejrzy film, to się dowie, o co chodzi z tymi wakacyjnymi momentami. I ja właśnie byłam na tym filmie, mi się bardzo podobał. Taka mała opinia wam tutaj dam o tym filmie. Był bardzo fajny, zabawny, było dużo takiej wesołej muzyki, można było trochę sobie siedząc potańczyć. Było fajne, były takie momenty, kiedy grozy, w sensie, że myślałeś, ale też było, i gdzie było dużo zabawy w tym filmie, było coś właśnie związane z tymi motywami. Był tam na pewno ten zielony, galaretowaty ludzik i mi się film ogólnie bardzo podobał, więc koniecznie, jeżeli możecie i macie okazję, albo mieliście już okazję, to mi napiszcie w komentarzach, czy byliście na tym filmie.